Na inflację wpływa tysiące czynników. Najczęściej rzeczywiście Anglicy je grupują tylko w dwie grupy. Oni tylko w dwie grupy. Mówią pull inflation i push inflation. Czyli inflacja ciągnie, pull to ciągniona przez popyt i pchana przez koszty. Ciągniona przez popyt, no to co żeśmy w sumie mówili, jak za dużo tego pieniądza na rynku jest, jak się go pojawia za dużo. A pchana przez koszty, gdy drożeją przede wszystkim ceny surowców, paliwa, energii, a szczególnie czynników energetycznych. I w tych dwóch grupach, i teraz tak, jeżeli mówić pod inflacja, proszę panią, no to tylko te czynniki zewnętrzne, związane rzeczywiście z ropą, z gazem, wie pani, i tak dalej. No te, które sprowadzamy za granicy, rzeczywiście tu można powiedzieć, że to jest podinflacja. Ale Narodowy Bank Polski, podobnie jak inne banki centralne na świecie, ma obowiązek prowadzić badania w zakresie tak zwanej inflacji bazowej. Bo to jest inflacja bez cen energii i bez cen żywności. Rozumie pani? Nie ma w tej inflacji ani jednego, ani drugiego. Jeżeli w Polsce inflacja wynosi 15,6%, a inflacja bazowa, czyli jeszcze raz powtarzam, bez cen energii i bez cen żywności, czyli bez Putina, wynosi 9,2, to 15,6 minus 9,2, jakby nie liczył, to jest 6,4 i nikt mi nie udowodni, że 6,4 jest większe od 9,2. A w związku z tym czynniki wewnętrzne, te 9,2, możemy spokojnie, widzi pani na liczbach, bez problemów pokazać, że Putin w uproszczeniu odpowiada za 6,4, a my w Polsce za 9,2. I 9,2 jest większe od 6,4. Nie można tego nazwać putinflacją, chociaż nie można powiedzieć, że Putin nie wpływa na inflację, bo wpływa.